Ratownicy medyczni oraz ratownicy 11 Dywizji zostali skierowani do wykonywania działań przeciwepidemicznych na terenie województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego. Zbieraliśmy wymazy od osób, które dostały skierowanie od lekarza i mogły przyjść, mogły podejść do punktu, więc tam były pobierane wymazy, dane były wprowadzane pacjenta do systemów. Osoba, która została pobrana wymaz, dostała kartę informacyjną, dzięki której może sama w domu sprawdzić, czy już ma wynik. Są to żołnierze w pełni wyszkoleni, w pełni wyspecjalizowani. Jest to także grupa ratowników medycznych, którzy są po wyższych studiach medycznych. Na co dzień świadczą także usługi pracują w szpitalach, w stacjach pogotowia na terenie całego województwa i lubuskiego, i dolnośląskiego. Pracę zaczynam od godziny 7. Oczywiście przygotowanie pojazdu, zatankowanie go, bo to jednak chodzi o, żebyśmy mogli dojechać wszędzie. Z kolegą przyjeżdżamy do szpitala, dostajemy zadania od oddziałowej i udajemy przygotowanie, skompletowanie wcześniej wypowiedzianego sprzętu, dostanie adresu, ustalenie sobie trasy, jak najlepiej tam pojechać, żeby to było najekonomiczniej, jak najszybciej, jak najwięcej. Pakujemy się i wyjeżdżamy.